La 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 la. Si bon, si bon. La 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 la. Si bon, si bon. La 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 la. No i tak to jest, proszę Państwa, na płycie, ale w muzycznej jedynce zawsze mnóstwo niespodzianek i Zbigniew Buczkowski śpiewający na żywo. Dzień dobry, Zbigniew Dzień dobry. Buczkowski w studiu muzycznej jedynki. No i proszę Państwa, to z płyty Koło Kina, ale nie o kinie rozmawiać będziemy, a o muzyce właśnie. Si bon, si bon, to chyba jest najsłynniejszy utwór w Pana wykonaniu. Od tego wszystko się zaczęło. Tak naprawdę. Tak, ma pani rację. Rzeczywiście, ja nawet się trochę z tego śmieję. Tak kiedyś pomyślałem, że taka właściwie skromna pioseneczka, jak może utorować drogę. Właściwie mnie utorowała drogę do kariery, bo dzięki tej piosence właśnie pamiętam, jak dziś, kiedyś były próbne zdjęcia, dzisiaj casting. Poszedłem na próbne zdjęcia do Janusza Kondratiuka. Wtedy miał robić dziewczyny do wzięcia. I potrzebował tam kelnera, który też śpiewa jakąś piosenkę. I pamiętam, dostałem taki tekst, zabawny ten tekst był, bo on był jeszcze taki wycięty ze Sztandaru Młodych i tam był, opisywał, w tym tekście był taki opis, że dwóch złodziei ukradło kasę pancerną, wynieśli ją gdzieś daleko, czyli namęczyli się, później jeszcze ją musieli rozwalić, żeby ją otworzyć i się okazało, że w niej nic nie ma. I pamiętam, jak reżyser, czyli mój przyjaciel dzisiaj, Janusz Kondratiuk, do mnie powiedział, no niech pan to powie jakoś tak na wesoło i na dramatycznie. Ja się zacząłem śmiać, on mówi, z czego ja się śmieję? Ja powiedziałem, no bo to jest i dramatyczne, i śmieszne. A, no dobrze, no to niech pan tu zaśpiewa jakąś piosenkę. I tak sobie pomyślałem, jaką to piosenkę zaśpiewać? Miałem ich trochę w repertuarze swoim i taka mnie przyszła właśnie wakacyjna piosenka Si bon, si bon. Jak zaśpiewałem? Tak już zostało. Tak, tak. Od razu się uśmiechnął. No, pomyślałem sobie, chyba jest dobrze. I od tego się właściwie zaczęło. Bo później przyszły propozycje następne. Właściwie nawet nie wiedziałem, że zostanę aktorem. To była taka trochę dla mnie jakby i zabawa, i właśnie sposób na życie. Bo przecież... No właśnie, bo ja w tej książce przeczytałam, że gdyby właśnie nie aktorstwo, to być może pan by śpiewał. No więc właśnie przede wszystkim, gdyby mnie ktoś zadał pytanie, kim bym chciał zostać wtedy, w tamtym okresie, to bym powiedział oczywiście piosenkarzem, nie aktorem. To w ogóle nie wchodziło jakby w rachubę. Ja śpiewałem już właściwie od dzieciństwa. Ja pamiętam, jak mój wujek przyszedł, który był śpiewakiem operetkowym, Felix Szczepański, jego siostra, czyli moja ciotka była... Słowikiem Warszawy. Tak, Słowikiem Warszawy. I jak on przyszedł i powiedział, Zbyniu, zaśpiewaj. Zaśpiewałem taką piosenkę włoskiego piosenkarza Roberto Roletti, czy Roletti, coś takiego, zapomniałem jego. Mama son tanto felice, pamiętam. Tak zaśpiewam. Mama son tanto felice, viver to bene per me, solo camzone mi dice, i tak dalej, i tak dalej. I ten wujo tak popatrzył na mnie i na moją mamę, powiedział, wiesz co, dzisiaj nasza krew. No ale tak mówię, ja wtedy tylko bym śpiewał, bo to mnie bardzo się podobało. Nawet może pani powiedzieć, że żałuję, że nie nauczyłem się grać na gitarze, ale z drugiej strony, gdybym się nauczył grać na gitarze, to pewnie bym nie został aktorem, tylko był muzykiem i teraz by mnie pani słuchała właśnie gdzieś tam moich piosenek z płyt. No ale płytę mam także przed sobą, płyta Koło Kina, ale podobno to do pana zwrócono się, to nie był pana pomysł, tylko to do pana zwrócono się, żeby tę płytę nagrać. Tak. Czyli jednak film, jednak granie tutaj zdecydowanie opanowało pana życie, także już później pan nie myślał o tym, żeby śpiewać właśnie. Nie, 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 no skąd, oczywiście, że nie. Tak, rzeczywiście, dostałem taki prezent, wie pani, na, jak to się podany na tacy, zadzwonił do mnie kompozytor Andrzej Rutkowski. Mówi, wie pan, pan mnie nie zna, ale ja pana znam. Ja jestem kolegą Staśka Wielanka, z którym ja się z kolei bardzo dobrze znałem. I mówi, wie pan, co pan powiedział, jakbyśmy nagrali płytę? Ja go jakby trochę jakby na samym początku zbyłem, bo powiedziałem, a wie pan, niech piosenkarze śpiewają, a aktorzy niech grają. Ale wie pan dlaczego, a może pan zobaczył, posłuchał, może się panu spodoba. I tutaj muszę powiedzieć, moja żona najwięcej jakby miała wtedy do powiedzenia. Mówi, wiesz co, jako młody człowiek to mówiłeś, że chciałbyś zostać piosenkarzem. Dostajesz coś takiego pięknego, że ktoś się do ciebie zwraca. Być może są to jakieś ładne piosenki, przynajmniej ci posłuchaj. No wie pani, jak to na każdej płycie. No, część piosenek może się podobać, część może mniej się podobać. I rzeczywiście, ja poszedłem do Andrzeja Rutkowskiego, spotkaliśmy się, posłuchałem i pomyślałem sobie, no właściwie, a dlaczego nie?
No i powstała w ten sposób płyta. Chociaż płyta zatytułowana Koło kina, czyli jednak od tego kina nie może się pan oddalić za bardzo. Tak, a wie pani dlaczego koło kina? No właśnie, po pierwsze, żeby się kojarzyła ze mną, prawda? Bo jestem aktorem, właśnie aktorem głównie filmowym, bo najwięcej gram w filmach. I tu zwróciłem się do Jacka Cygana, któremu bardzo jestem wdzięczny. Powiedziałem, Jacuś, czy mógłbyś ty napisać dla mnie słowa? Ja dlaczego o tym mówię? Bo przecież on jest tak bardzo zajęty, rozchwytywany, przecież to jest znakomity pisarz, poeta. I on tak mówi, wiesz co, Zbyszek, to musimy się spotkać. Nie wiem, musisz opowiedzieć jakby trochę fragment swojego życia, bo ja tam taką chcę takie słowa ułożyć, ale jakby na twój temat. I on jakby zatytułował, dał ten tytuł, że koło kina. No bo ja tam, jakby się wsłuchać w tę piosenkę, to ja tam trochę opowiadam właśnie o moim takim życiu filmowym. No i tak zostało. Została nazwana ta płyta właśnie Koło kina w związku z tym, że jestem aktorem filmowym, a poza tym takie bardzo ładne słowo napisał. Nie dlatego, że ja tam te słowa mówię, bo on to tak ładnie jeszcze ujął. Mówi, wiesz co, śpiewać to każdy potrafi. Wiesz co, zmienił, to jest niesamowite. Jechałem dzisiaj samochodem i wyobraź sobie, pamiętasz takiego aktora Jean Gabé? Ja mnie pamiętam. Mówi, wiesz, i ja jego słuchałem takie parlando. Parlando, czyli on mówił właściwie, a w tle leciała muzyka. Masz rację, rzeczywiście, świetny pomysł. No i ja taki właśnie ta piosenka to jest takim swego rodzaju parlando, że ja tam opowiadam, na końcu dopiero zaczynam śpiewać i no, fajna piosenka. Szkoda, moglibyśmy ją puścić, żeby słuchacze usłyszeli tę piosenkę, bo to bardzo, bardzo taka no, wzruszająca, bym powiedział. To nie ja mówię, ale to wiele osób, które słyszało tą piosenkę, to tak się właśnie wyrażają. Ja zaglądam tutaj na naszą facebookową stronę. Nasi słuchacze pozdrawiają bardzo serdecznie naszego dzisiejszego gościa. My wszyscy w naszym domu uwielbiamy pana Zbyszka, tak pisze pani Jadwiga, nasza stała słuchaczka. No i tak, tych ról filmowych to nie zliczę, bo chyba sam pan już w tej chwili stracił rachubę, ile tych filmów, w których pan wziął udział, ma pan na koncie. Jest płyta, no i teraz jest książka. No właśnie, jest książka. Muszę pani powiedzieć, że wiele mnie osób namawiało do książki. A to się wzięło stąd, że ja różne takie anegdoty filmowe na przykład opowiadałem, różne zabawne historyjki, nie tylko kojarzące się z filmem, ale gdzieś tam z moich jakichś podróży i tak dalej. I miałem wiele propozycji i w związku z tym ja się trochę tak jeszcze zastanawiam, sobie myślę, to jeszcze nie czas, jeszcze tak we mnie to gdzieś tam dojrzewało, że tak powiem. Pamiętam, jak mój syn powiedział, wiesz co, tata, tyle słucham fajnych, zabawnych historii, ty nawet nie wiesz, jaką byś sprawił radość czytelnikom. Przecież masz jakichś ludzi, którzy cię lubią, którzy cię oglądają. Zresztą ja muszę pani powiedzieć, że jestem taki bardzo nastawiony pozytywnie do ludzi. Ja bardzo ludzi szanuję. To, co powiedziała kiedyś moja ciotka właśnie, Sławik Warszawy, Lucyna Szczepańska, powiedziała, mówi, Zbyniu, ty jesteś aktorem. Pamiętaj, żebyś kochał ludzi, bo tym, kim jesteś, jesteś dzięki nim, prawda? Bo nas, aktorów, publiczność oklaskuje, my ich wzruszamy. No, dostajemy jakieś listy. Ja się spotykam bardzo często z jakimiś takimi miłymi słowami. Nawet tutaj, jak wszedłem, jedna pani, która tu pracuje, mówi, wie pan, kupiłem książkę, czytam, mówi, bardzo panu gratuluję, tak mi się miło czyta, że mówi, czekam, kiedy wyjdę z pracy, bo już chcę ją dalej czytać. No to wie pan, to jest takie to do przeczytania, ja powiem, ta książka do przeczytania jednym tchem i takich anegdot, jak tutaj nasz dzisiejszy gość, pan Zbigniew Buczkowski, no kilka przedstawił, to ta książka jest pełna takich anegdot z całego pana życia. No tak, ale to tak jeszcze nie wszystko, wie pani, bo ja to znaczy, pani, będzie druga książka. Ja nie wiem, czy będzie druga, no tak by chcieli, żeby była druga. Na razie skupmy się nad tą, zobaczymy, jak ona się będzie podobała czytelnikom. W każdym razie ja bardzo wszystko teraz notuję, to co mi się przypomina. Na przykład może pani powiedzieć, że nie wiem, 3 dni temu już prawie zasypiam i mi się przypomniała historia. Wstałem, musiałem pobiec do pokoju, zapisać, żeby mnie gdzieś nie uleciała, żebym nie zapomniał.
zapomniał. Także ja teraz spisuję dodatkowo, sobie gdzieś tam jeszcze przypominam. A bardzo często jak się spotykam nawet z kolegami, byłem 3 dni temu na spotkaniu w Stowarzyszeniu Filmowców, takie zawsze co miesiąc spotkanie z przyjaciółmi. No i też właśnie jak skoro rozmawiałem z jednym z kolegów, już sobie przypomniałem fajną anegdotę, którą zapisałem. Także coś tam się we mnie jeszcze rodzi, coś mi się tam przypomina. No w każdym razie, na razie skupmy się na tej książce. Bardzo się cieszę, że się to część czytelnikom podoba i przecież to jest dla Państwa i w ogóle wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Cieszę się, że mogłem tutaj z Państwem być. A to ja jeszcze zapytam, jak zawsze pytam gości Muzycznej Jedynki, będzie kolejna płyta? Ach, widzi pani, no ja tak powiedziałem, tak mówiąc szczerze, bo jak mi żona powiedziała mi, wiesz co, spróbuj, zobacz. I tak jak nagrałem, to kiedyś powiedziałem, no to chyba będzie ta jedyna, ale jakby nauczony, prawda? Ja myślę, że większość z nas nie używa słowa nigdy, także ja nie powiedziałem nigdy. Zobaczymy, wie pani, jak... Nawet mam propozycję, ale jakby takie w konwencji bardziej balladowym, żeby zaśpiewać parę piosenek. No zobaczymy. A czego pan słucha na co dzień jeszcze, proszę na koniec powiedzieć? Słucham was, Jedynki. Nie, to jest w ogóle fantastyczna stacja, audycja. No i w ogóle... Jeżeli mogę powiedzieć, to też i słucham takich stacji, gdzie są stare przeboje puszczane, bo to zawsze coś tam do nas wraca, wracają wspomnienia, to co Wojtek śpiewał, Gąsowski, gdzie się podziały tamte prywatki, prawda? Także te stare piosenki, które są przepiękne, piękne. No, każdy może mieć jakiś tam swój taki wyczulony gust. Ja lubię te stare nagrania. Może będzie płyta coverowa? Może. Tak. Proszę Państwa, Zbigniew Buczkowski, a czekając na płytę, mamy tę książkę dla Państwa. Zbigniew Buczkowski za chwilę tę książkę będzie podpisywać, a zatem z autografem naszego gościa. Jeśli chcą Państwo tę książkę otrzymać, proszę pisać książka. No i swoje dane adresowe 71 151, nasz SMS-owy numer. A ja bardzo dziękuję, Zbigniew Buczkowski. Ja również bardzo dziękuję. Pisz Pan książkę, to jest tytuł tej książki, która już jest także dostępna w sklepach. No a my sięgamy raz jeszcze po płytę Koło Kina. No i w takim razie sięgamy po tę piosenkę, o której pan opowiadał. Dziękuję bardzo. Dziękuję.